Dzień dobry, dzień dobry w lutym. W końcu mamy luty, teraz to już się wszystko zacznie. Wszystkie osoby, które spały w styczniu, polecam, żeby obejrzały sobie odcinek, co zrobić w styczniu, jakie prace wykonać w styczniu, bo macie trochę zaległości. Oczywiście bardzo dużo prac, które nie zrobiliśmy w styczniu, możemy wykonać w lutym. No ale w lutym, słuchajcie, to już trzeba zacząć się budzić z tego snu zimowego, bo w lutym mamy już bardzo dużo pracy. Luty niby krótki, ale. Już e, może się tutaj dużo rzeczy wydarzyć. Może być tak, że luty przyjdzie nam, w lutym przyjdą nam takie wielkie mrozy, ale może się okazać, że w połowie lutego już będzie na tyle ciepło, że ja już będę latać bez żadnej kurtki po ogrodzie. Zdarzały się już takie lata. Słuchajcie, no, oczywiście muszę się pochwalić, że wyszedł nowy numer magazynu Ogród Kasiain, Luty. Wszystkie osoby, które zamówiły wydanie styczniowe i płodozmian i które. Napisały tyle pięknych słów o tamtych poradnikach z wydania lutowego. Słuchajcie, to w ogóle będziecie zachwyceni, bo luty po pierwsze jest bardzo obszerną pozycją ma 83 strony i zamieściłam tutaj bardzo dużo informacji o tym, co siać, jak uprawiać, jakie prace wykonać w lutym. Wszystko, wszystko macie pięknie opisane. No jest mnóstwo zdjęć, mnóstwo opisów wszystko dokładnie po. Poopisywane, wymienione. No słuchajcie, nic, tylko po prostu sobie zamawiać. Oczywiście poświęciłam tutaj wiele stron na uprawę pomidorów i o tym popisywałam, jakie odmiany są moje ulubione, a dodatkowo co zrobić w lutym, jak wysiewać te pomidorki, żeby już później latem cieszyć się z takich porządnych zbiorów. To może przejdźmy już teraz do tego, jakie prace można wykonać w lutym. W lutym mamy już naprawdę bardzo dużo prac ogrodowych. No przede wszystkim, jeżeli nie bieliliście drzewek, no to koniecznie je pobielcie, żeby nie było żadnych strat. Możecie zacząć już przycinać sobie i drzewka i różne krzewy, wszystko ładnie uporządkowywać na rabatach, sprzątać te wszystkie przekwitnięte jakieś tam e, beliny, jakieś liście, które gdzieś tam się nam porozkładały na grządkach, na rabatach, wszystko już musimy pousuwać. E, możecie jeżeli jest taka możliwość, jeżeli luty nie będzie taki mroźny, to możecie sobie przesiać kompost. No i dodat Dodatkowo, oczywiście możecie już dużo rzeczy powysiewać Ja tutaj na tacce mam już y, mnóstwo nasion, które sobie kiełkowałam, żeby mi wykiełkowały szybciej, żeby sprawdzić też zdolność do kiełkowania nasion z poprzednich lat. Jak widzicie, mam tutaj porozmieszczane na wacikach różne odmiany papryki, które zaczynają już tutaj gdzie nie gdzie kiełkować. Jak wysiewać papryki już macie na wcześniejszych filmikach, bo ja już część papryki sobie wysiałam. Teraz doszły nowe nasionka i już sobie je kiełkuję. Jak będziecie kiełkować, to po prostu macie większą szansę na to, że te papryki wykiełkują szybciej. No i dodatkowo, że wszystkie faktycznie te kiełkujące będą sadzonkami. Nie macie takich tych miejsc w sadzonkach. Tutaj wykiełkowałam sobie kapustne, bo chciałam sprawdzić czy zdolność do kiełkowania tych nasion z poprzedniego roku wciąż jest dobra. Takie tace z nasionkami, postawcie sobie w ciepłym miejscu, gdzieś koło parapetu z kaloryferem, gdzie temperatura będzie około 24 stopni. Wtedy te nasionka będą szybciej wam kiełkowały. Czosnek na grządki wsadziłam sobie jesienią, ale w latach, gdzie zapominałam, żeby jesienią gdzieś tam już <noise> wsadzić czosnek o zimy, to właśnie w lutym brałam sobie główki czosnku, rozbierałam na ząbki i wsadzałam już sobie do takich multipalet, żeby przyspieszyć kiełkowanie. Jeżeli na jesień zapomnieliście, żeby wsadzić sobie czosnek na grządki, to możecie wsadzić sobie czosnek już teraz, ale ponieważ ziemia często jeszcze teraz jest skuta lodem, to w poprzednich latach, gdy zapominałam właśnie o czosnku, to w lutym do takich multipalet sobie wkładałam ząbki czosnku, one się ukorzeniały i jak tylko ziemia się rozmroziła, od razu przenosiłam sobie już takie ukorzeniane czosnki na głębokość 5-6 cm do ziemi i one tam bardzo szybko później, jak tylko się zrobiło cieplej, wybijały i przyrastały i nie były aż tak opóźnione w stosunku do tych, które by na przykład były wsadzone dopiero w marcu. Skoro mam się to sobie ją użyję i opowiem Wam, jakie nasiona można teraz powysiewać. Przede wszystkim możecie wysiać paprykę i bakłażana. To są warzywa, które mają bardzo długi okres wegetacji i zanim nam wykiełkują, zanim urosną, zanim zaczną kwitnąć i owocować, mija bardzo długo czasu. Dlatego jeżeli chcecie bakłażany i papryki uprawiać z nasion, to koniecznie teraz na początku lutego je sobie wysiejcie do doniczek, a dodatkowo jeżeli nie macie nasion jeszcze, no to maksymalnie do końca lutego pierwszy dni marca. Nie przeciągajcie dalej, bo jeżeli wysiejecie paprykę sobie za późno, to po prostu nie zdąży wam dojrzeć na krzaczkach. E, teraz, jeżeli ziemia mi się rozmrozi w ogródku, to pierwsze co, co roku wysiewam to pietruszkę. Pietruszkę korzeniową, dlatego że pietruszka, ona też bardzo długo wschodzi, a dodatkowo potrzebuje odpowiedniej wilgoci do tego, żeby wykiełkować. I jeżeli e, w poprzednich latach, gdzie nie miałam czasu w lutym jej powysiewać, wysiewałam dopiero w marcu. To bardzo często y, bywało tak, że na grządkach miałam tej pietruszki bardzo mało. A jak wysiejecie sobie pietruszkę bardzo wcześnie, jak tylko ziemia się rozmrozi, możecie ją od razu sobie powysiewać i ona wtedy wykiełkuje dużo liczniej. Możecie sobie tą grządkę nakryć białą włókiną. ona będzie miała ciepło, nie będzie tak y, tracić ziemia wilgoci i gwarantuję Wam, że wschody pietruszki będą dużo lepsze niż jeżeli wysiejecie ją gdzieś tam w marcu. Zaraz po pietruszce też na grządkach powysiewam sobie marchewkę. Wysiewam marchewkę przeróżną, chociaż moja ulubiona odmiana to bolero, ta czerwona, bardzo ładna, duża i taka fajna, soczysta. Wysiewam też różne kolorowe odmiany marchewki, bo lubię mieć tak właśnie do suróweczek takie kolorowe słupki. Możecie sobie jeszcze w lutym zrobić rozstadę poziomek. Poziomki wysiane... Pod koniec stycznia, na początku lutego zakwitną jeszcze w pierwszym roku i będą owocować aż do samych mrozów. Także już pokazywałam wam na poprzednich odcinkach, jak wysiewać poziomki. Cofnijcie się do tamtych odcinków, kupcie sobie nasionka i powysiewajcie. Jest to bardzo proste w uprawie, a przede wszystkim możecie zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy. W drugiej połowie lutego będę wysiewała bób na rozsadę. Bób sobie wysieje tutaj w szklarni, normalnie do takich właśnie doniczek, chociaż nieco większych, bo bób ma bardzo głęboki system korzeniowy, tak jak groszek. Groszek i bób możecie sobie wysiewać na rozsadę, ale nie na parapetach. Słuchajcie, to są warzywa, które nie nadają się do uprawy na parapetach, bo za bardzo się wyciągają przez to, że na parapecie jest za ciepło. To są warzywa, które wolą takie chłodniejsze temperatury i one świetnie sobie będą schodziły właśnie w szklarniach, w tunelach, w inspektach. Chciałabym Wam pokazać, jak zrobić taki inspekt drewniany, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy mają szklarnie tak jak ja, a w pierwszych latach tutaj mojego działkowania ratowałam się tylko i wyłącznie inspektem takim drewnianym. I miałam zrobiony po prostu taki drewniany inspekt, on się składał z kilku desek tak do góry, przód był niżej, tył był wyżej, na wierzchu miałam takie stare okno z odzysku. I dookoła tutaj miałam wyłożone taką folią bąbelkową, która fajniej trzymała temperaturę. No i co? No i jak potrzebowałam, no to jeżeli miałam dostęp, to używałam też takiego obornika bydlęcego, chociaż lepszy by był koński, wymieszany ze słomą położony na sam spód, na to przykryte warstwą ziemi i przez to, że ten obornik będzie się rozkładał razem z tą słomą, będzie wydzielał bardzo wysoką temperaturę, znaczy bardzo wysoką, taką, która będzie akurat odpowiednia do tego, żeby nic nam tam w środku nie zmarzło. I właśnie bób, kapustne, jakieś tam pierwsze kwiaty, które się wysiewa o tym czasie, wszystko możecie sobie tam trzymać. W lutym możecie jeszcze sobie zrobić rozsadę selera. Ja całkiem niedawno pokazywałam Wam na kanale, jak wysiać seler i korzeniowy i naciowy. Także nie przeciągajcie też tego, bo seler też bardzo długo e, kiełkuje i później przyrasta, więc taki właśnie do końca lutego możecie śmiało ten seler sobie wysiewać, ale nie później. Nie odkładajcie tego <grych> za bardzo. Jeżeli macie szklarnie albo tunele, to możecie w lutym też już sobie zrobić e, powoli rozsadę sałaty i rzodkiewki. Rzodkiewki kiełkują bardzo szybko, więc e, na nawet już teraz, na początku lutego, możecie sobie tą rozsadę zrobić. Ja w poprzednich roku pokazywałam wam, jak w szklarni mam właśnie takie tunele z białej bukiny. Biała bukina świetnie trzyma temperaturę i te wschody są naprawdę bardzo szybko i bardzo szybko będziecie się cieszyć właśnie pierwszymi rzotkiewkami, bo one gdzieś tam już właśnie pod koniec marca będą pierwsze do zbioru. Tak samo sałatę. Sałatę można już sobie teraz powysiewać normalnie w domu na parapetach. Jak wykiełkuje, tak po prostu tą gotową rozsadę przenosicie sobie do szklarni. Jeżeli nie macie szklarni, a chcecie sobie zrobić rozsadę sałaty z przeznaczeniem do gruntu, to odłóżcie wysiewanie sałaty dopiero gdzieś tam na koniec lutego. Od początku lutego do końca marca. Wszystko zależy od tego, jakie warunk jakimi warunkami dysponujecie. Możecie wysiewać już cebulowe, cebulę i por. I teraz tak. Jeżeli macie tunele i szklarnie, to możecie cebulę już powysiewać sobie teraz i jak tylko Wam wzejdą, jak... bo cebula tak śmiesznie kiełkuje i tak samo por, że wykiełkuje, jest taka zgięta i za chwileczkę, jak tylko dostanie troszeczkę więcej dni słonecznych, się prostuje i jest taki fajny szczepiorek. Jak tylko Wam to wykiełkuje delikatnie, troszeczkę podrośnie, czyli gdzieś tak z 2-3 tygodnie, możecie to już powynosić sobie do szklarni do tuneli, nakryć tunelem z białej bukniny i już tam zostawiamy. Jeżeli macie taką możliwość, to możecie po prostu wysiać sobie cebulę do jakichś większych tacek i razem później z tą ziemią przełożyć do ziemi w szklarni i to już zostawiamy do końca nawet. Marca do połowy kwietnia. Jak tylko na zewnątrz się zrobi ładna, ciepła temperatura, zrobimy sobie miejsce na grządkach, możemy później ze szklarni przenieść sobie na zewnątrz. Jeżeli nie macie szklarni, tuneli, inspektów, no to y, bym raczej radziła, żeby rozsadę cebuli zrobić po prostu później, gdzieś tam na koniec lutego czy nawet na początku marca. Cebulę i pora możecie śmiało wysiewać nawet y, prosto do gruntu. One sobie ładnie wzejdą w marcu. W zeszłym roku w szklarni bardzo wcześnie zrobiłam rozsadę kapustnych i muszę Wam powiedzieć, że świetnie się to sprawdziło jako przedpląd przed pomidorami. Jak pomidory już były gotowe do tego, żeby je wsadzić tutaj do szklarni i potrzebowały troszeczkę więcej miejsca, to kapustne już miałam do zbioru. W zeszłym roku, właśnie w tych skrzyniach, które tutaj mam w szklarni, na tyłach, zrobiłam rząd. Kapustnych. Wysadziłam sobie kapustę pekińską, kapustę choy, kalafiora i brokuła. I wszystkie mi się naprawdę pięknie udały, a w szczególności, jeżeli chcecie uprawiać pakczoj, no to koniecznie musicie ją powysiewać teraz na początku lutego, bo po prostu ona później, jak tylko dostanie takich cieplejszych dni, to bardzo szybko zaczyna kwitnąć. W zeszłym roku, właśnie w tak w połowie lutego, wysiewałam sobie kapustę na rozsadę i trzymałam je na początku w domu, na parapecie. I jak tylko dostały liści właściwych, przeniosłam właśnie sobie do tuneli w szklarni i naprawdę e, pięknie sobie rosły. Jeżeli nie macie tuneli i szklarni, to odczekajcie z rozsadami kapustnych, bo po prostu one się zbyt mocno wyciągają na parapetach i nie wyglądają zbyt dobrze i nie będą zawiązywały ładnych główek. Jeżeli nie macie szklarni, to po prostu w marcu możecie sobie zrobić rozsadę w gruncie. Od połowy lutego możecie śmiało wysiewać koperek, zarówno w szklarni, jak na zewnątrz. Tak wcześniej wysiany koperek zacznie kiełkować w momencie, gdy ziemia będzie miała już odpowiednią e, temperaturę. I jak e, zacznie wcześniej wschodzić, to przynajmniej nie będzie tak szybko atakowany przez mszycę. Bardzo wcześnie zdążycie go zebrać, żeby mieć na przykład do przechowywania w zamrażarce. Od połowy lutego możecie też powysiewać sobie już wszystkie byliny. I teraz ja robię w ten sposób, że wysiewam je sobie tutaj w szklarni na tackach i zostawiam je w szklarni. Bo one, jak tylko zrobi się cieplej, one zaczną kiełkować i w tych takich chłodnych temperaturach sobie ładnie wschodzić i nie będę się musiała martwić o to, że będę miała jakieś powyciągane sadzonki. Jeżeli nie macie szklarni ani tuneli, no to powysiewajcie sobie te byliny po prostu na parapetach, ale jak tylko e, zrobi się cieplej, to zacznijcie już wystawiać je na zewnątrz, żeby one tak się nie wyciągały na parapetach. Pamiętajcie o tym, że jak wysiewacie coś na parapetach, to musicie mieć te tacki postawione nieco wyżej, nie na samym parapecie, tylko troszeczkę wyżej, żeby te tacki zawsze były na wysokości szyby. Bo jak postawicie sobie tackę na parapecie, to od ramy okna, rama okna zabiera im bardzo dużo światła. I na początku, jak te kwiaty zaczynają rosnąć, i te warzywa również, to po prostu za mocno się wyciągają. A jak będą uniesione do góry, no to przynajmniej tych promieni słonecznych będą miały więcej. Od połowy lutego już mamy coraz więcej słonecznych dni. Marzec to już w ogóle e, zaczyna się naprawdę robić całkiem fajnie jasno, więc jeżeli nie macie szklarni i dysponujecie tylko i wyłącznie oknem bez żadnych świateł e, doświetlających rośliny, no to po prostu przenieście sobie o 2-3 tygodnie e, te wysiewy później. Na początku lutego, jeżeli chcecie uprawiać imbir i kurkumę oraz bataty, to już musicie zacząć je pędzić. Ja sobie będę w tym roku wsadzała je do takiej dużej donicy kwiatowej, którą postawię sobie na parapecie w mieszkaniu. Imbir kładziemy normalnie na ziemi. I jak będziecie kupować imbir i kurkumę, żeby sobie z nich pozyskać sadzonki, to wybierajcie takie, które już tutaj zaczynają ładnie wybijać. Takie, które mają już widoczne takie małe oczka, które chcą kiełkować. Tak samo kurkumę. Dzięki temu macie pewność, że po prostu e, wyrosną. Jeżeli nie mają pędów, to chociaż żeby miały takie e, już zalążki na tych uśpionych oczkach. Jeżeli nie będzie nic, to włóżcie sobie takie kłącze do wody, Wsypcie troszeczkę sody, odczekajcie 5 minut, i wypłuczcie i sobie wsadźcie potem do ziemi, bo często jest tak, że one są opryskiwane takimi środkami, które mają hamować wybijanie w pędy. Więc czasami zdarza się, że po prostu by nic nam nie wykiełkowało, a dzięki temu, że wymoczymy je troszeczkę w wodzie z sodą, to one faktycznie tych środków się pozbędą i zaczną naukiełkować. W zeszłym roku pokazywałam wam, jak pędzić bataty, na dniach też będę starała się wam pokazać, no bo dzisiaj właśnie sobie przywiozłam do szkarni i zaraz będziemy dla was to nagrywać. Tutaj. Słuchajcie, mam też bataty już podkiełkowane, bo e, okazało się, że w kuchni w pojemniku zostawiłam e, dwa bataty w reklamówce i zobaczcie, co się stało. Świetnie, Świetnie mi tutaj e, wybiły w pędy. Takie pędy na batatach, w ogóle bataty też musicie wymoczyć, żeby one faktycznie zaczęły wybijać w pędy, bo zdarzało się mi w poprzednich latach, że nie chciały nawet wybijać po dwóch miesiącach stania na parapecie w wodzie. W zeszłym roku też wam pokazywałam właśnie, jak pędzić bataty. Można zrobić to na kilka sposobów. Można włożyć taką bulwę do ziemi, ona przez to, że będzie miała wilgotno, zacznie wybijać właśnie w pędy. Można też przeciąć batata i wsadzić go do wody i on po jakimś czasie też powinien zacząć wybijać, ale jak widać w Reklamówce też się to świetnie sprawdza. Te bulwy miałam po prostu włożone do reklamówki i ona nie była tak szczelnie zamknięta, bo musi tam być jakaś cyrkulacja powietrza, ale były w ciepłym miejscu. I zobaczcie, jak pięknie powybijały. Chyba pierwszy raz aż tak licznie mi powybijały bataty. A już na pewno nie tak e, wcześnie. Takie podpędzone bataty. Jak widzicie, tutaj już są te wszystkie pędy. Wystarczy teraz oderwać, włożyć do szklaneczki z wodą, postawić w jasnym, ciepłym miejscu i te pędy nam się bardzo szybko zaczną ukorzeniać. I jak tylko się ukorzenią, tak od razu wkładam to do doniczki i trzymam w ciepłym, jasnym miejscu aż do połowy maja. Z kwiatów, oprócz bylin, które możecie sobie teraz powysiewać w lutym, możecie zrobić sobie na parapetach rozsady jeszcze liwich paszczy, Pelargoni, petunii, lobeli, wysiać sobie trawy ozdobne, na przykład stipę, werbenę patagońską oraz e, na przykład groszek pachnący. Groszki kiełkujemy sobie na parapecie, ale jak tylko zobaczycie, że gdzieś tam Wam wybijają, musicie wynieść w chłodne, jasne miejsce. Może to być szklarnia. Chodzi o to, że na samym początku groszek ma wykształcić nam system korzeniowy, a nie iść w zielone pędy. Dzięki temu, że groszek wysadzimy tak wcześnie, to on w momencie, gdy gdzieś tam w kwietniu zostanie wsadzony do ziemi, to on może momentalnie ruszy i bardzo wcześnie będzie nam kwitł. 14 lutego, jak co roku, tradycyjnie na moim kanale rozpoczynamy wysiewanie pomidorów. Akcja nazywa się Amore Pomidore. Dołączyć do niej może każdy. Akcja rozpoczyna się 14 lutego, trwa przez cały sezon. To wy musicie zdecydować, kiedy zaczniecie wysiewać pomidory, bo ja nie wiem, jakie wy macie warunki i na parapetach, i w swoich ogrodach, oraz nie wiem, w jakiej strefie klimatycznej mieszkacie. Ja rozpoczynam wysiewanie 14 lutego, kończę w pierwszych dniach marca. Wszystko zależy od tego, z jakim przeznaczeniem mają być te pomidory, do jak, czy, jakie to są odmiany. Niektóre odmiany będę miała tylko i wyłącznie w szklarni, niektóre będę miała w Donicach, niektóre będą w gruncie. Tak mam rozłożony ten czas, że od połowy lutego do początku marca sobie wysiewam moje pomidory. Pamiętajcie o tym, żeby pomidory sobie wysiewać już od samego początku każde nasionko do osobnej doniczki. Jak to robić, wszystko będę wam pokazywać. Szykujcie już nasiona. W tym roku nie pokazywałam wam, jakie nasiona zamówiłam sobie na ten sezon, ponieważ są to nasiona z poprzedniego roku. Nie zamawiałam w tym roku nasion, jak wiecie jest bardzo duży problem w tym roku z nasionami kolekcjonerskimi w Polsce, więc nie robiłam tego zamieszania, nie będę Was tutaj namawiała do tego, żebyście w jakiś tam nielegalny sposób te nasiona sobie pozyskiwali, tylko po prostu wysieję to co mam. Mam nasion bardzo dużo z poprzednich lat, więc przynajmniej poszukałam sobie te odmiany, które gdzieś tam w tych saszetkach leżały, a których nie wysiewałam w poprzednich latach, także wypróbuję to co mam. Luty to już jest ostatni dzwonek na to, żeby poprzycinać sobie winogrono i orzecha włoskiego. To są dwie rośliny, które jak przytniecie w późniejszych miesiącach, to będą na okrągło płakać, więc jeżeli jeszcze nie poprzycinaliście swojego winogrona i orzecha włoskiego, to koniecznie zróbcie to teraz. W lutym dobrze też jest po pierwsze zadbać o to, żeby zaprosić owady zapylające do swojego ogródka, więc pomyśleć o tym, żeby powysiewać sobie rośliny, które będą miododajne, a dodatkowo zrobić domki dla pszczółek, murarek. Oczywiście też nie można zapomnieć o ptakach, które są bardzo e, pożyteczne w ogrodzie, bo zjadają bardzo dużo różnych owadów. E, ja w zeszłym roku powiesiłam bardzo dużo budek lęgowych w moim ogrodzie, więc w tym roku tylko i wyłącznie na jesień je wyczyściłam, a teraz są gotowe do tego, żeby te ptaszki sobie porobiły w nich gniazda. Jeżeli nie czyściliście budek lęgowych w zeszłym roku, no to koniecznie zróbcie to teraz, zanim te ptaki zaczną sobie już te gniazda zaszykować na następny sezon. Ciężko jest tak naprawdę określić, co dokładnie należy zrobić w lutym, bo oprócz tych wszystkich wysiewów, które możemy zrobić, to jest też jeszcze mnóstwo prac takich fizycznych w ogrodzie. Można już powoli pomyśleć o tym, żeby przekopywać gdzieś tam grządki, kto przekopuje, bo ja już od przekopywania grządek odeszłam wiele lat temu, więc tylko i wyłącznie ściółkuję. Teraz, no nie wiadomo jak będzie. Pogoda jaka jest, każdy widzi. Dzisiaj jest naprawdę fajnie ciepło, ale w poprzednie dni było dość wietrznie i mroźnie, to przecież w takich pogodach nic nie będziemy robić. Jeżeli pogoda pozwoli, no to na pewno zabiorę Was do ogródka i pokażę, jak właśnie oczyszczam rabaty. Jeżeli będzie plusowa temperatura, to może nawet pokuszę się i umyję sobie szklarnię i przygotuję ją do nowego sezonu, zanim tutaj porozkładam te wszystkie tunele. Pamiętajcie o tym, że luty to jest miesiąc, w którym macie już ostatni dzwonek na to, żeby ze spokojem wykonać różne prace, bo jak zacznie się marzec, to naprawdę tej pracy w ogrodzie jest bardzo dużo i później się człowiek stresuje, że nie może nadążyć, a w lutym jeszcze no, można ze spokojem wszystko sobie porobić. Także przycinamy drzewka od końca lutego, będę Wam pokazywać, mam w ogóle piękną jabłonkę, słuchajcie, którą będę Wam pokazywać, taką starą, zaniedbaną, yy, która już tam powoli chce zamierać, ale będziemy ją ratować. Yy, oczywiście też będę Wam pokazywać, jak przycinać mniejsze drzewka owocowe, jak przycinać porzeczki, to wszystko będziemy robić pod koniec lutego. W lutym sprawdźcie sobie, jak wyglądają Wasze karpy dali i kan. Często zdarza się, że o tym czasie dalie przechowywane w ciepłych pomieszczeniach są bardzo mocno wysuszone. Jeżeli Wasze dalie są tak skrajnie suche, to weźcie je, przełóżcie do ziemi takiej doniczkowej, żeby one troszeczkę tej wilgoci sobie naciągnęły. Nie podlewajcie za mocno, tylko tak trochę delikatnie, żeby one już nie przesychały bardziej, żeby one nam przetrzymały do tego kwietnia, zanim je wsadzimy sobie gdzieś tam na rabaty. Tak samo po Przeglądajcie, czy gdzieś nie jest coś zgnite, czy nie jest coś spleśniałe, żeby te chore części nie zarażały pozostałych tych zdrowych. Zanim ja nagram Wam te wszystkie prace, które wykonuję w lutym, to możecie cofnąć się do poprzednich odcinków z poprzednich lat, gdzie zobaczycie dokładnie, co gdzie robiłam, jak robiłam budki lęgowe, jak przygotowywałam sobie domek, jak robiłam tunele z białej włókniny nad grządkami. Jak robiłam, jak uzupełniałam w ogóle skrzynię? Bo jeżeli macie taką możliwość i to zróbcie sobie podwyższone grządki. Już teraz, jeżeli y, ziemia nie jest y, za bardzo zamarznięta, takie prace naprawdę można wszystkie robić w lutym. My zawsze robimy właśnie takie cięższe prace w lutym, bo Chcę już się wrócić do tych ogródków, a dodatkowo, przynajmniej już w marcu mamy święty spokój i możemy zacząć gdzieś tam robić. Mnie na przykład czeka rozbieranie starej szopki, którą też będę wam to nagrywała na kanale. Nie, nie, raczej starałam się na filmikach ją omijać i ją jakoś tak wycinać z kadru, żeby wam jej nie pokazywać, bo jest w opłakanym stanie. Teraz zabraliśmy się za to i ją rozbierzemy właśnie teraz w lutym. No Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście pobrali sobie e buka z lutowym wydaniem magazynu Ogród Kasiain tego e-booka możecie pobrać sobie nawet do 100 razy także śmiało możecie go sobie pobierać na telefon, na komputer, na tableta zawsze mieć przy sobie możecie tak jak ja iść do punktu Xero i sobie go wydrukować jak tylko zrobię jakąś aktualizację, albo na przykład stwierdzę, że coś tam jeszcze trzeba dopisać, zawsze będziecie mogli sobie już po prostu ze swojego linku za darmo go pobrać, nawet za parę lat. Także bardzo, bardzo Wam polecam te wszystkie poradniki. Tam jest też poradnik o płodozmianie. Jeżeli planujecie swoje ogródki warzywne, to koniecznie wprowadźcie płodozmian. Zachęcam Was do tego, żebyście chociaż się z tym płodozmianem zapoznali, bo dzięki temu, że wprowadzicie sobie płodozmian do swojego ogródka, będziecie mieli mniej szkodników, mniej chorób i. Lepsze zbiory. Także słuchajcie, sezon ogrodowy rozpoczyna się na dobre. Teraz to już nic, tylko zakasać rękawy i brać się do pracy. Udanego sezonu!